Zawsze miałem tak, że gdy zaczynałem grać w jakiegoś MMORPGa, to wybierałem raczej niestandardową, nietypową klasę postaci. Był to raczej unikalny dla danego MMORPGa typ, a nie oklepany kolejny mag ognia lub wojownik z tarczą. Przez kilkanaście lat udało mi się napotkać parę interesujących motywów w różnych postaciach i w tym filmie postaram się pokrótce przedstawić moim zdaniem najciekawsze klasy w MMORPG. Zestawienie jest oczywiście mocno subiektywne, więc zachęcam do pozostawienia swoich propozycji w komentarzu, chętnie nadrobię zaległości. Derwisz. Postać z pierwszej części Guild Wars, która dołączyła do grona klas w dodatku Nightfall. Realny derwisz wywodzi się z religii muzułmańskiej i charakteryzował się osiąganiem stanu ekstazy podczas tańca. Growy odpowiednik został nim zainspirowany. Derwisz z Guild Wars 1 dalej wpadał w stan ekstazy, ale już podczas tańca z kosu. Animacje wyprowadzanych ataków to była czysta poezja, do tego raczej luźne szaty, w które nasza postać była ubrana, łopoczące na skutek wykonywanych ruchów. Nikt w pobliżu derwisza nie mógł się czuć bezpiecznie przez jego obszarowe, zamaszyste ataki i niesamowite piruety. Dorzućmy jeszcze możliwość transformacji w bóstwa wyznawane przez mieszkańców Tyrii i otaczanie się ochronnymi zaklęciami z kategorii mistycyzmu. Wszystko składało się na bardzo przyjemne odczucia z gry. Wyglądaliśmy jak śmierć, do tego sporo defensywnych umiejętności, efektowne ataki i kroczenie na arenie jako bóg. Czego chcieć więcej? Totalnie badassowa klasa postaci. Kreator. Pora na klasę kreatora przed odrodzeniem zwanego alchemikiem. Postać od samego początku bardzo rozbudowana i interesująca, głównie ze sprawą zdolności do tworzenia przeróżnych mikstur, embrionów i butelkowanych nasion roślin. Początki są dość ciężkie ze względu na wymaganie wcześniej wspomnianych przedmiotów do użycia lwiej części umiejętności. Wiązało się to z farmieniem odpowiednich składników, a i to nie było gwarancją, że crafting zakończy się sukcesem. Sam alchemik zdecydowanie nie był rewelacyjny, jeśli chodzi o mordowanie kolejnych zastępów mobów. Tu z pomocą przyszedł homunculus. Stworzenie zrodzone ze stworzonego przez nas embriona. Na początkowym etapie rozwoju występował w czterech odmianach. Ptaka o wysokim ataku, magicznego gluta, leczącej driadę lub wytrzymałej owieczki. Wraz z wbiciem wyższego poziomu i zdobyciu zaufania u homunculusa, można było go ewoluować i rozwijać w kolejne typy z nowymi umiejętnościami oraz potężniejszymi statystykami. Co najciekawsze, w Ragnaroku Online można było zaimplementować sztuczną inteligencję dla naszego podopiecznego. Taki programik do AI dawał mnóstwo możliwości do konfigurowania zachowań homunculusa. Mógł unikać określonych mobów, skupiać się na innych, kajtować je, używać odpowiednich umiejętności w określonych warunkach itd. Był on niezależnym towarzyszem, z którym wszystko stawało się łatwiejsze. Zawsze doskonale potrafiłem się wczuć w postać alchemika. Zbierałem składniki, ważyłem mikstury i podróżowałem z moim magicznym glutem i to wszystko miało swój niepowtarzalny urok. Tyrant. Wielki, umięśniony ork, który bardziej przypomina szafę niż humanoidalne stworzenie. Kojarzy się to raczej z jakąś powolną, ociężałą klasą, która jak przypi***li, to klękajcie narody. Owszem, jako taki ork mamy do wyboru klasę Destroyera, ale prócz tego do wyboru jest również Tyrant, tudzież Grand Cavatari. Klasa, która posługuje się kastetami i specjalizuje się w lekkich zbrojach, choć to ostatnie zależy oczywiście od sposobu budowy naszej postaci. Wyróżnia ją niesamowita szybkość ataku i biegania, wszystko za sprawą różnych aur i totemów, które Tyrant może aktywować. Obserwowanie rozbryzgów soulshotów na twarzy przeciwników z prędkością, jaką robi to ta klasa, to prawdziwa przyjemność. I jeszcze te powiększone kastety, z powodu wielkości modelu orka, mieniące się niebieskim, a najlepiej czerwonym płomieniem. Poezja. Zdolności totemów Tyranta, czyli aur dających różne benefity, pozwalały odnaleźć się w niemal każdej sytuacji. Mogliśmy regulować prędkość ataku, siłę ataku, odporność fizyczną i magiczną, właściwie wszystko. Do tego mechanika ładowania ciosów niczym gladiator, tudzież duelist, który również bardzo przypadł mi do gustu, i potężne uderzenie na koniec. Zdecydowanie jedna z najprzyjemniejszych klas postaci, jakimi było mi dane zagrać, choć można było odczuć koszt soulshotów zużywanych w ogromnym tempie. No chyba, że skupiasz się na handlu, tak jak ja podczas ostatniej przygody w Lineage 2. Monk. Klasa postaci, która dołączyła dopiero w dodatku Mists of Pandaria. Dodatku, który nie został zbyt miło przyjęty przez społeczność graczy, ale z czasem zdobył nieco szacunki i obecnie większość wspomina go ciepło. Ja tym bardziej, właśnie ze względu na klasę mnicha. Cała postać posiada niesamowity klimat. Uwielbiam wschodnie motywy, więc mnich i Pandaria to było coś stworzonego dla mnie. Ubóstwiałem wszystkie zadania związane z treningiem mąków, motywem prowadzenia ucznia przez mistrza, różne szkoły walki i tym podobne. Lokacja klasztoru, który był centrum szkolenia nowych mnichów, to coś,
coś, o czym każdy młodzieniec, który naoglądał się Dragon Balla, marzył. Mechaniki podczas gry Monkiem to również coś, co zasługuje na uwagę. Mnich w World of Warcraft podczas zadawania obrażeń nie mógł używać tej samej umiejętności dwa razy pod rząd, ponieważ tracił wtedy bonusy do ataku. Trzeba było ciągle żonglować kolejnymi umiejętnościami albo chociaż dwoma różnymi na przemian, żeby wycisnąć co się da z naszej rotacji. Do tego niesamowita mobilność dzięki turlaniu się, latającym kopniakom oraz teleportowaniu się. Nawet można było polatać na chmurce niczym Goku. A po stoczonej bitwie sami mogliśmy się uleczyć dzięki magii lub dzięki wypiciu odpowiedniego trunku. Tutaj dochodzi specjalizacja tanka, browarnika. To dawało możliwość, żeby poczuć się jak prawdziwy pijany mistrz. Mogliśmy redukować obrażenia przez wypicie różnorodnych, mocniejszych specyfików i zadawać obrażenia przez rzucanie baryłkami piwa lub zionięciem ognia. Jeśli ktoś wcześniej grał w Warcrafta 3 The Frozen Throne, to wszystko było dla niego znajome. Monk przez długi czas był moim mainem w World of Warcraft i bardzo ciepło go wspominam. Mesmer. Może to jakieś zboczenie albo fetysz, ale od zawsze uwielbiałem magów, którzy mogli nosić wielkie miecze dwuręczne. Takie zestawienie jarało mnie niesamowicie i tutaj z pomocą przyszedł Mesmer z Guild Wars 2. Swego rodzaju iluzjonista o świetnej mobilności, ciekawych buildach typu Glass Cannon. Większość obrażeń pochodzi od iluzji, które tworzymy różnego rodzaju umiejętnościami. Potrafi to wprowadzić sporo zamętu w pole bitwy, zwłaszcza jeśli gramy małym gnojkiem rasy Asura. Małe postacie z prywatną armią zawsze potrafiły wprowadzić w stan konsternacji, a widok przeciwnika ładującego skille w naszego klona jest bardzo satysfakcjonujący. Tym bardziej, że nasze klony potrafiły wybuchnąć, zadając od groma obrażeń i zwęglając zaskoczonego oponenta. Nieco z innej beczki. Mesmer w drugiej części Guild Wars sprawia wrażenie postaci znacznie bardziej ofensywnej w stosunku do tego, co ujrzeliśmy w Guild Wars 1. Dawniej była to postać, która była nastawiona na rolę supporta, posiadała więcej skilli kontrujących, a także umiejętności pełniących rolę klonów. Również dość ciekawa i warta wypróbowania klasa, która dawała ciekawe efekty w połączeniu z innymi ofensywniejszymi klasami. Tekwon? Tudzież Star Gladiator. Kolejna postać z Ragnarok Online, ale tym razem mowa o mistrzu sztuk walk. Tekwon to pierwsza klasa postaci, a dopiero potem może ona się zmienić w Star Gladiatora, jeśli tego sobie życzymy. Obydwie klasy są jednak bardzo ciekawe. Atakowanie Tekwonem i Star Gladiatorem opiera się na wykorzystywaniu specjalnych pozycji oraz na samym autoatakowaniu. Autoatak może wyzwolić daną pozycję, a my musimy wcisnąć atak odpowiadający tejże pozycji. Dość banalne rozwiązanie, ale powoduje, że musimy być ciągle skupieni. Najciekawsze jednak przed nami. Tekwon za sprawą specjalnych umiejętności może otrzymać misję na zabicie 100 mobów, za którą otrzyma jeden punkt w rankingu. Jeśli nasz Tekwon zajmie miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu, to jego HP i SP zostaje potrojone oraz może spamować na zmianę różnymi skillami bez oczekiwania na to, że którakolwiek pozycja się aktywuje. Tekwon, zmieniając się w Star Gladiatora, traci korzyści płynące z rankingu, ale za to zdobyła więcej ciekawych umiejętności. Star Gladiator może wybrać 3 mapy, na których może użyć 3 różnych potężnych buffów, ale problem jest jeden. Raz wybranych map nie można zmienić tak po prostu. Żeby to zrobić, trzeba medytować wraz z innym Tekwonem, Star Gladiatorem lub Soul Linkerem, czyli magicznym odpowiednikiem Star Gladiatora, i medytując w ten sposób mamy szansę na uzyskanie specjalnego statusu, a następnie na zresetowanie mapy. W Ragnarok Online pełno jest tego typu smaczków, więc jeśli ktoś szuka czegoś unikatowego na rynku MMO, to z pewnością dobry wybór. A teraz pozostaje pytanie, jaka jest wasza ulubiona klasa w jakimkolwiek MMORPG? Podzielcie się tutaj w sekcji komentarzy lub na Discordzie, chętnie nadrobię jakiekolwiek zaległości. A tymczasem zapraszam na moje streamy w poniedziałki, środę oraz niedzielę na Twitch TV po godzinie 17:30. No i życzę miłego dnia, trzymajcie się, hej! Psst, kierowniku, wbij na Discorda.